Cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, Ireneusz Prochera, wraz ze mną Iwona Solisz, wojewódzki konserwator zabytków. Dzień dobry. Pani konserwator, no w tym roku wygląda na to, ministerstwo było wyjątkowo hojne, jeśli chodzi o wsparcie dla zabytków z województwa opolskiego. Myślę, że lata pracy, które wkładamy w to, żeby Opolszczyzna była rozpoznawalna, przynosi efekty. To się nie dzieje tak całkiem przypadkiem. Chociaż oczywiście w tym roku ministerstwo miało trochę więcej pieniędzy. Z 70 milionów do 80 podwyższono budżet ministra. W związku z czym faktycznie tutaj też tych wniosków z naszego województwa zostało rozpatrzonych w pierwszej turze więcej. W tamtym roku w pierwszym naborze bez odwołań zostało rozpatrzonych 14 wniosków, w tym roku 22 i mamy nadzieję, że jeszcze w trybie odwoławczym kilka wniosków też przejdzie i będzie finansowanych. Te najbardziej spektakularne remonty, które mają dzięki temu szansę się odbyć, to będzie co? Na pewno to są prace przy Bazylice w Nysie, bo to jest kontynuacja, to jest pomnik historii przecież, więc faktycznie tutaj pozyskanie środków ma troszeczkę łatwiejsze jednak parafia w Nysie. I Bazylika w Nysie ma w zasadzie dwie dotacje, bo to jest zarówno na remont dachu świątyni, jak też na dokończenie już prac przy dzwonnicy. Większość tych prac, które będą realizowane, to są w zasadzie właśnie takie prace kontynuowane już od lat. W tym roku uda się między innymi zakończyć pracę przy dachu zamku w Głogówku. Dopiero co wydawało się, że gmina przejęła obiekt, a to już 3 lata mijają, kiedy trwają tam prace remontowe. Także w tym roku ten etap najtrudniejszy, związany z dachami, żeby obiekt właściwie zabezpieczyć, zostanie wykonany. No i mamy też zamek w Niemodlinie, który chyba po raz pierwszy dostał taką dotację. Tak, jak najbardziej. Bardzo się z tego cieszę, bo nieraz byłam pytana, czy wierzę, że coś z tego zamku jeszcze będzie, zwłaszcza jak kolejny nowy właściciel się pojawił. Wydawało mi się, że w tym wypadku jest faktycznie szansa, żeby nastąpiły zmiany i tak się dzieje. Ta współpraca, którą widzieliśmy od samego początku, przynosi efekty. Ona też przyniosła efekty w ramach udzielanych dotacji przez ministra. W zasadzie to nawet zamek w Niemodlinie dostał dwie dotacje, więc na ten jeden obiekt, więc bardzo się z tego cieszymy. Łącznie 700 tysięcy, ile pamiętam. Tak, to są takie środki. Oczywiście to dla tego zamku to jest kropla też w morzu potrzeb, ale bardzo dobrze, bo dzięki temu będą wykonywane prace tak, jak powinny być, czyli faktycznie z odtworzeniem historycznej formy, historycznego krycia tego zamku. A co to oznacza w praktyce? Bo rozumiem, że te prace się pod pani nadzorem odbywają. To musi być jakaś specjalna dachówka? Tak, ci wszyscy, którzy przejeżdżają, czy są mieszkańcami Niemodlina, może pamiętają, że to nie jest zwykła dachówka. Ona ma specjalny wykrój, zakończony takim trójkątnym kształtem. Do tego wszystkiego jest układana we wzory, w związku z czym i w ogóle jest to wielkość nieprodukowana w tej chwili fabrycznie, więc żeby taką dachówkę wykonać, położyć na dachu, to trzeba ją w zasadzie zamówić indywidualnie. Co oczywiście podnosi koszty też niestety. Troszeczkę, ale niedużo, bo są takie już manufaktury także w naszym kraju, które są bardzo zainteresowane tym, żeby dla takiego obiektu wykonać taką specjalną dachówkę. I to pozwoli zabezpieczyć dach? Ten obiekt nie będzie niszczał? Tam się sporo różnych rzeczy dzieje, także już prace wstępne zabezpieczające zostały wykonane w kaplicy. Zobaczymy w jakim zakresie, bo to nie są jednak aż tak duże środki, żeby na wszystko wystarczyło. Te dachy jednak będą kosztowały więcej, więc jaki zakres, w jakim zakresie to będziemy ustalali już z właścicielem. A co z Katedrą Opolską? Tutaj też już mamy do czynienia z kontynuacją, czyli katedra drugi raz z rzędu otrzymała środki finansowe od ministra. Najgorzej było zacząć, bo to były też lata starań, aby ministerstwo doceniło potrzeby i też rangę tego obiektu w naszym województwie. Nie są to oczywiście środki wystarczające i faktycznie wystarczy nam niewielki zakres remontu w prezbiterium tylko kościoła. Przed nami jeszcze całe ściany. Natomiast tutaj bardzo intensywne trwają prace nad różnymi innymi projektami, żeby pozyskiwać środki nie tylko od ministra kultury, ale także z innych źródeł.
Także myślę, że to będzie większym zastrzykiem finansowym niż wsparcie ministra, no ale na chwilę obecną można spokojnie kontynuować roboty. Między innymi wpisano remont Katedry Opolskiej do kontraktu terytorialnego, o którym wczoraj w tym miejscu rozmawiałem między innymi z marszałkiem Bułą. Brzeg po raz pierwszy dostał dotację na remont ratusza. To chyba dobra informacja również dla władz samorządowych. Tak, jak najbardziej. Tutaj muszę wspomnieć, że ogólnie troszeczkę mało jest tych wniosków właśnie dotyczących samorządów i właścicieli prywatnych, które dostały dotacje. Na te 22 wnioski to jest faktycznie tylko kilka pozycji. Więc tutaj jeszcze ogromne wyzwanie przed nami, żeby troszeczkę pokazywać, że ta własność prywatna i samorządowa też potrzebuje wsparcia. Też przez kilka lat, bodajże dopiero za czwartym razem gminie Brzeg udało się pozyskać środki finansowe. Gmina jest przygotowana na remont kompleksowy, bo tam jest projekt nie tylko na dach, ale także już uzgodnione są prace dotyczące elewacji. I bardzo się cieszę, że te prace się rozpoczną. Już ustaliliśmy z panem burmistrzem, że będą one realizowane w dwóch etapach, czyli nie w jednym roku, zresztą to byłby bardzo duży zakres prac, ale w związku z tą mniejszą dotacją podzielimy te prace na dwa lata. Są też takie, nazwijmy, mniejsze wnioski, typu na przykład renowacja prospektu organowego w kościele w pokoju. Tak, to jest też bardzo ważny projekt i cieszę się, że ministerstwo się nad tym pochyliło, ponieważ parafia pozyskała środki na konserwację instrumentu organowego. Są to środki zewnętrzne, natomiast faktycznie brakowało na tą obudowę, czyli szafę, która osłania sam instrument, więc dzięki temu będzie można mieć skończone i wykonane w całości prace i przy instrumencie, i przy tym bardzo cennym też, no, takim meblu sakralnym, jak my to mówimy. I mam nadzieję, że to też będzie początek prac w Kościele Pokoju. To jest unikalny i bardzo cenny obiekt, w którym ewidentnie potrzebne są już prace także przy wnętrzu. Wiele środków parafia włożyła, żeby wykonać pracę przy elewacji, dachach, a całe wnętrze jest jeszcze przed nimi. Te 22 wnioski to jest lista zamknięta na ten rok? Bo w zeszłym roku wspomniała pani, że były też odwołania. Tak, tak. Teraz jesteśmy w takim trybie odwoławczym, czyli do bodajże 4 marca ci, którzy przeszli ocenę pozytywną, formalną, mają powyżej 50 punktów, mogą złożyć odwołanie. I zwykle tak jest, że minister przychyla się jeszcze do paru wniosków z poszczególnych województw. Co są to dodatkowe środki, którymi dysponuje minister kultury. I myślę, że tutaj faktycznie zostanie ta liczba zwiększona. I jest też prawdopodobne, mamy już taką informację, że jest ogłaszany nabór także drugi termin, który zgodnie z naszymi dokumentami, ustawami, rozporządzeniami powinien być w ministerstwie ogłaszany, ale w ostatnich latach nie było drugiego naboru. Z racji ilości wniosków, kosztów, ministerstwo rezygnowało, natomiast w tej chwili wiemy, że będzie drugi nabór, czyli do 30 marca będzie można jeszcze składać wnioski do ministerstwa o udzielenie dotacji, z tym, że preferowane raczej będą refundacje, czyli ktoś, kto wykonał w ostatnich 3 latach pracę, nie dostał żadnych dotacji ze środków ministerstwa, może się ubiegać o przyznanie takiej rekompensaty za poniesione już wydatki. Jeszcze jedno pytanie. Jeden ze słuchaczy pytał, a co z pałacem w Turawie? Tutaj sporo się dzieje z naszej strony. Niestety niewiele ze strony właściciela. Prowadzone jest między innymi też postępowanie komornicze. Niestety z takim właścicielem w tym wypadku mamy do czynienia. Natomiast ja jestem w takim trybie postępowania egzekucyjnego, tak zwanego, czyli wydany jest nakaz. I przygotowałam się do wykonania remontu zastępczego. Ten remont miał być zrealizowany w tamtym roku. Niestety właściciel w ostatnim momencie, poprzez odwołanie się od uzyskiwanego przez konserwatora wojewódzkiego pozwolenia na budowę, bo ja też muszę tutaj spełnić wszystkie wymagania, zablokował nam wykonanie prac. Także przełożyliśmy ten remont zastępczy. A tam podobno dziura w dachu straszy. Tak, no więc bardzo mi zależy na tym, żeby te prace wykonać. I dopnę swego, myślę, w tym roku. Wiemy, że to jest sprawa priorytetowa. Mamy zabezpieczone środki. Tak jak mówię, planowaliśmy to wykonać w ubiegłym roku. Nie udało się z takich przyczyn formalnych. Natomiast w tej chwili robimy wszystko, żeby na wiosnę te prace mogły ruszyć. A skąd taki opór właściciela? No, wydawać by się mogło, że to
również jego interes, żeby zabezpieczyć taki obiekt. No to czasami takie działanie przysłowiowe psa ogrodnika, tak? Sam nie zrobię, drugiemu nie dam. I to chyba bardziej tak, chyba nawet nie mają świadomości. Może trochę obawiają się obciążenia hipoteki, chociaż w moim przypadku, bo jeżeli konserwator wykona remont, to oczywiście musi obciążyć hipoteką właściciela w ramach tych kosztów poniesionych, ale tam już jest tak obciążona hipoteka, że akurat konserwator to pewnie byłby najmniejszym wierzycielem. Nie miałoby to szczególnego znaczenia, więc... A czy samorząd może starać się o przejęcie ponowne tego obiektu? Tak jak było w Głogówku z zamkiem na przykład. No, nie sądzę, żeby chciał, bo trzeba zapłacić odszkodowanie właścicielowi, czyli kwestia wywłaszczenia jest jedną z najtrudniejszych, jeżeli chodzi o realizację. W zasadzie nie ma takich działań realizowanych w naszym kraju, ponieważ przepisy w tym zakresie są fatalne, czyli płacenie odszkodowania komuś, kto dewastuje obiekt, nie mieści się w niczyjej logice. I trudne byłoby do zrozumienia nie tylko przez radnych, ale także przez mieszkańców poszczególnych społeczności. Czyli potrzebna jest zmiana przepisów, jednym słowem. Zdecydowanie. Od lat jako służby konserwatorskie monitorujemy i prosimy, żeby pochylić się nad tym problemem. No to jest duże zagadnienie, więc na razie jest odkładane niestety przez posłów. I w tym zakresie nic do tej pory, nawet projektów ustaw w zasadzie nie było. Ale zgłaszają to samorządy i konserwatorzy jak najbardziej, że to jest duży problem. Dziękuję bardzo. Iwona Solisz, Wojewódzki Konserwator Zabytków, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.